Jesteś ta niesamowite, więc maraton filmów na sport.pl trwa. Wczoraj mówiłem, że 500 subskrypcji i wjedzie kolejne porównanie, tym razem dlaczego to Messi jest lepszy od Cristiano. Jeżeli przegapiliście, dlaczego Cristiano jest lepszy od Messiego, musicie to nadrobić. A dzisiaj jedziemy właśnie z tym odcinkiem i oczywiście kontynuujemy maraton. Jeżeli dzisiaj, jutro znowu będzie 500 subskrypcji w sumie uzbierane, to w piątek wjedzie świąteczny boss. Jutro tak czy owak wjedzie wywiad Pawła Wilkowicza, nie zdradzam z kim, ale koniecznie musicie to sprawdzić, a my przechodzimy do sedna sprawy. 10 powodów, dla których Messi jest lepszy niż Cristiano. Powód numer 1. Mówi się, by nie oceniać książki po okładce i ja się z tym zgadzam, ale piłkarza po wyglądzie to oceniać można już bez problemu. Piłka nożna to męski sport, dlatego jak popatrzymy na Cristiano Ronaldo, to on bardziej wygląda jak blogerka modowa niż jak mężczyzna i piłkarz. A Messi taki typowy drwal, takie męstwo. Powód numer 2. Drugi argument to w zasadzie pytanie. Skoro będąc wyższym i cięższym łatwiej jest walczyć z rywalami i w powietrzu i ciałem, to kto jest lepszym piłkarzem? Ten, który jest wysoki, czy ten, który jest mały, a pomimo tego potrafi wykręcić lepsze liczby niż taki Johnny Bravo? Messi jest lepszy, bo jest mniejszy. Powód numer 3. Przez lata panowała zasada, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, ale to tylko dlatego, że cały czas czekaliśmy, że jakiś geniusz rozwinie tę zasadę. I Messi jest tym geniuszem, który poszedł o krok dalej. Lepiej mądrze człapać niż głupio biegać. I dlatego w meczach potrafi czasami przebiec niewiele więcej od bramkarza, a i tak strzelić więcej bramek niż taki bramkarz. Także chyba jasne. Powód numer 4. Messiego nie zadowalają półśrodki. Albo bierzesz pełną pulę, albo nie bierzesz nic. I właśnie dlatego Messi, kiedy przyznawany jest rzut karny, to stwierdza, nie idziemy na łatwiznę. Albo odda tego karnego komuś do wykonania, albo po prostu go spartoli, ale na pewno nie będzie jak ten Penaldo, tfu! Powód numer 5. Cristiano Ronaldo lutuje w każdym meczu po 10 razy z każdej pozycji z dystansu 30 metrów, 20 i ładuje. Czy wy wiecie, ile to kosztuje energii? Już nie chodzi, wiecie, o klimat, o ocieplenie i o smog, który to wszystko wytwarza, ale to w ogóle, no, czy nie lepiej jest wejść z piłką do bramki i mieć pewność, że się trafi i nie wykorzystać tyle energii? No, trzeba myśleć. Powód numer 6. Messi wielokrotnie udowodnił swoją miłość do klubu w przeciwieństwie do Ronaldo, który jest najemnikiem i szlają się od zespołu do zespołu. Messi kocha Barcelonę i dlatego odrzucił oferty szejków czy innych Chińczyków i przyjął po prostu te 100 milionów od Barcelony za podpisanie kontraktu plus jakieś tam liczby na kontrakcie roczne właśnie dlatego, żeby odwdzięczyć się za to, co Barcelona mu dała i pokazać miłość oraz przywiązanie do barw. No, to się szanuje, takie bezinteresowne podejście. Powód numer 7. Messi odgrywa w drużynie o wiele większą rolę niż tylko to, że jest na boisku dobry i w ogóle nie do ogarnięcia przez innych. On zarządza klubem na każdej płaszczyźnie, na jakiej może. Jak jakiś młodzik mu źle gra się z nim, no to zaraz go nie ma w składzie. Mówi, kogo kupić, jakiego trenera zatrudnić. On po prostu żyje tym klubem na każdej płaszczyźnie i dlatego po prostu nie można go porównywać z jakimś Cristiano. Powód numer 8. Co jest najbardziej kretyńskim i dziecinnym argumentem, to, że niby Cristiano jest lepszy, bo z reprezentacją wygrał Euro. Ludzie, stuknijcie się w łeb. Jakby Messi z Argentyną grał na Euro, to co 4 lata by podnosił to trofeum, bo to jest zupełnie inny poziom. Ta techniczna, rozbudowana piłka południowoamerykańska w porównaniu do takiej naszej siermiężnej europejskiej w ogóle się nie liczy, więc zestawianie trofeów z reprezentacjami jest po prostu nie na miejscu i głupie. Powód numer 9. W ogóle o czym my rozmawiamy, jak Cristiano jest złodziejem, który oszukiwał na podatkach? Co prawda, wiadomo, no Messi też coś tam sobie nie skrobnął, ale to są mniejsze kwoty. No to wiadomo, jeżeli mniejsze kwoty, to lepszy człowiek. Prosty w ogóle rachunek. Powód ostateczny. I na koniec, jak zawsze, ostateczny argument. Przypomnę tylko, zostaw subskrypcję, żeby zobaczyć świątecznego bossa jeszcze przed świętami. A może wolicie materiał El Clasico bossa? Musicie mi dać znać, bo ja nie wiem. Znaczy ja wiem wszystko, ale akurat to moglibyście dać znać. Ale ten ostateczny argument. Jeżeli osoba będąca alfą i omegą w piłce nożnej, która na futbolu zjadła zęby, dla której piłka nożna jest całym życiem i poświęciła mu się bezkresnie, mówi, a mówię oczywiście o Sepie Blatterze, że Messi w przeciwieństwie do Ronaldo jest dobrym chłopcem, no to wiadomo, no. W życiu nie chodzi o to, jak kopiesz piłkę,
tylko czy jesteś dobrym człowiekiem. Messi, the best. Dajcie znać, czy pominąłem jakiś argument. Jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinku z Cristiano, musicie nadrobić, bo jak widzicie, wszystko zależy od punktu widzenia i próba ocenienia, który piłkarz jest lepszy, zawsze kończy się subiektywnie. No, ale wiadomo, że Messi jest lepszy.